Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Jacek Klimczak, współorganizator Nocy Szkoleń. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czemu już się trzeba szkolić w nocy? W dzień wam nie wystarcza? Za dnia nie ma na to czasu, proszę pana. Zazwyczaj jest mnóstwo rzeczy, które nas wybijają, nie pozwalają się zadać, wie pana, rachunki, trzeba coś załatwić, różnego rodzaju wizyty w urzędach, etc. I brakuje nam na to czasu. Noc jest takim czasem, kiedy robimy rzeczy niestandardowe. Więc... Noc jest od spania. Nie? Powiem szczerze, że noc szkoleń, idea nocy szkoleń polega na tym, że z racji tego, że za dnia po prostu nie mamy na to czasu, jest mnóstwo rzeczy, które wyrywa nam ten czas, który moglibyśmy poświęcić na własny rozwój. Staramy się to zrobić w taki sposób niestandardowy, czyli spotykamy się wieczorem, w Opolu będzie to miało miejsce między 18 a 23.30, może się przedłuży na jakąś integrację, więc tak jak mówiłem, no niekoniecznie będziemy spać. Ale chodzi o to, żeby po prostu spróbować dotknąć czegoś, co mamy unikatowego w sobie i muszą rozwijać ten talent, ten goście, diament. Którzy za dnia nie mają czasu, nie mają też jeszcze pewnie czasu na to, żeby się porządnie wyspać, przyjdą zmęczeni po tygodniu ciężkiej pracy i będą przysypiać tam. Nie, postaram się tak zorganizować wszystko, żeby wykrzesać w nich energię. Zawsze są jakieś takie ukryte pokłady w człowieku i na pewno postaram się te pokłady odkryć. To jest pierwsza taka noc szkoleń w Opolu? W Opolu tak. W zeszłym roku była pierwsza edycja w Krakowie. Udało się zorganizować 7 warsztatów dla blisko 100-120 osób. Co ciekawe, było bardzo duże zainteresowanie. W tym roku stowarzyszenie, które reprezentuję, pokusiło się o organizację tej imprezy w kilku jeszcze miastach. No w przyszłym roku mamy nadzieję, że ta impreza będzie miała jeszcze większy zasięg. To stowarzyszenie to? Absolwenci na walizkach. To o tym sobie jeszcze porozmawiam, bo to też interesująca nazwa. Jest kiedy i gdzie ta noc szkoleń? Noc szkoleń odbędzie się 12 marca, jak wspomniałem, między 18 a 23.30. Część zajęć będzie się odbywać w ECO na Szpitalnej 17A. Zapraszam serdecznie. Z tego co wiemy, Akademickie Centrum Karier również przygotowuje kilka swoich warsztatów, o czym na pewno poinformujemy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej www.absolwencinawalizkach.pl, zakładka noc szkoleń Opole. Dobrze, kto będzie szkolił? Wśród trenerów są doradcy zawodowi, którzy tutaj w jakiś sposób funkcjonują na Opolszczyźnie. Będzie pani Jagoda Litwin, pani Aleksandra Krzak, pani Ewelina Kirowa, będzie też pan Dawid Radomski. To jest akurat trener młodzieżowy, który chciałby tutaj przeprowadzić warsztat dotyczący odkrywania swojej pasji, swoich słabych i mocnych stron na przykład. Mm-hmm. Dodatkowo warsztaty, czego na innych warsztatach jeszcze można się spodziewać? Możemy się spodziewać na przykład warsztatów z elementów autoprezentacji, które przydadzą się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Będą zajęcia z zakresu planowania celów, planowania kariery, pierwszych kroków w zakresie tej kariery. Będzie bardzo atrakcyjny warsztat z mów publicznych, który przygotuje pan Piotr Kozioł, notabene członek Toastmasters Opole, tutaj naszego lokalnego oddziału. Także wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. Będą też konsultacje, które będzie prowadził doradca zawodowy. Jeżeli mamy z czymś problem, na przykład chcielibyśmy podleczyć nasze CV albo potrzebujemy jakiejś indywidualnej porady, też taka możliwość będzie udostępniona. To jest skierowane dla grupy, tak domyślam się, gdzieś w wieku studenckim, studentów. Raczej studenckim, ale nie zamykamy się tylko na studentów, prawda? No bo ludzie, którzy poszukują pracy, lepszej pracy, poszukują możliwości rozwoju albo jakiejś niszy, w której mogliby rozwijać swoje talenty. Tak naprawdę są w każdej grupie wiekowej. Jeśli ktoś przyjdzie w wieku, nie wiem, 50+, już dawno skończył studia, to go przyjmiecie czy wyrzucicie? Z otwartymi ramionami. Na pewno postaramy się też znaleźć coś dla takiej osoby, żeby mogła coś wynieść z tej naszej nocy szkoleń. Nie zamykamy niekoniecznie, się. Niekoniecznie krzesło. Niekoniecznie krzesło, albo komplet łóżeczek, prawda? To będzie seryjne? Czy w tym roku więcej się takich akcji można spodziewać? Czy to jest tak zaplanowane, że raz w roku? Ogólnie idea jest, że noc szkoleń odbywa się raz w roku. Natomiast nie ukrywam, że chcielibyśmy zbudować społeczność wokół tego wydarzenia i miejmy nadzieję w przyszłości coś jeszcze przygotować. Jeżeli będą ludzie i poznamy ich potrzeby, na pewno będzie nam łatwiej dostosować nasze propozycje do ich oczekiwań. Więc mam cichą nadzieję, że właśnie w ten sposób to będzie wyglądać, że za kilka miesięcy
znów będziemy mogli coś zorganizować i znów będzie o nas głośno. Mhm. 12 marca to jest piątek? Sobota. Sobota. Nie boicie się, że o tej 20, tam drugiej, 23 percepcja już jest, że tak powiem, na tyle ograniczona. Może tak być, ludzka, natomiast... że z tych szkoleń nic nie wyniesie? Nawet tego krzesła? Nie, obawiałbym się tego tak naprawdę. Szkolenia są tak zorganizowane, że takie, nie wiem jak to nazwać, takie twarde, czy takie bardziej konkretne rzeczy są powiedzmy w tych godzinach wcześniejszych, natomiast te rzeczy takie lżejsze, które będzie łatwiej przysposobić, są po prostu w godzinach późniejszych, żeby właśnie nie przeforsować uczestników. Czyli żeby już nie przyspiali takie ćwiczenia, przykład, tak, gimnastyka. Zastanawiałem się jeszcze nad jakimś takim małym biegiem, powiedzmy tam pół godziny po miasto nocą jest piękne, tak, żeby troszeczkę się dotlenić, rozruszać, ale nie, to jest oczywiście, że... No, to już się zacząłem obawiać, że nikt się nie zgłosi. Nie, powodu. Spokojnie, na razie zapisy trwają, pojawiają się ludzie, także jest dobrze. No mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Tak, a ile można osób się zgłosić? To zależy od warsztatu. Rozpiętość między 15 a 25 osób na jednym szkoleniu, czyli docelowo jest około 200 osób na 200 miejsc, jeżeli chodzi o ulicę Szpitalną, natomiast jeżeli chodzi o Akademickie Centrum Kary, dopiero będziemy mieli informację zwrotną w najbliższych dniach i ona na pewno pojawi się też na stronie internetowej. Co to są ci studenci na walizkach? Stowarzyszenie Absolwenci na Walizkach powstało w 2009 roku. Sama idea stowarzyszenia powstała już dużo wcześniej. W 2007 roku w stowarzyszeniu udało się zorganizować konferencję dotyczącą migracji młodych ludzi za granicę. Ja przypomnę, że 2007 rok to jest szczyt takiego odpływu młodych ludzi właśnie z Polski. I jak sama nazwa mówi, absolwenci na walizkach, czyli ludzie, którzy spotykają się z różnego rodzaju problemami na rynku pracy, dotykają pewnej szklanej ściany. Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o organizacje studenckie, to do momentu, kiedy studenci są na studiach, jest mnóstwo jakichś stowarzyszeń, różnego rodzaju jakichś inicjatyw i w momencie, kiedy student czy absolwent dostaje dyplom do ręki, nagle wszystko zamiera. Jakby to działa niemalże jak, nie wiem, nazwijmy to kryptonit na Supermana, prawda? No przecież gdzieś ten potencjał jest, gdzieś ta energia jest, prawda? Notabene, skoro jest mnóstwo organizacji czy stowarzyszeń, które wspierają studentów, czemu nie stworzyć jakiejś niszy, która wspierać będzie absolwentów? I to jest między innymi idea naszego stowarzyszenia. Staramy się wspierać ludzi w poszukiwaniu nowej pracy, w poszukiwaniu takiej przestrzeni, w której mogą się rozwijać swoje talenty. I to główną ideą jest to, żeby ich zatrzymać w kraju, żeby oni gdzieś tam później nie wyjeżdżali jednak z tej Polski, w której się wykształcili? Wie pan co, myślę, że w jakiś sposób tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie mogli znaleźć swoją przestrzeń, swoją niszę, w której mogą się rozwijać i rozwijać talenty, które posiadają. Tak ja osobiście to czuję, tak to widzę. Natomiast wydaje mi się, że no każdy jednak wolał, tak mi się wydaje, gdybym miał wybór zostać w kraju i pracować za godziwą płacą, to wolałby zostać tutaj, a nie gdzieś, przepraszam, tułać się po obczyźnie. No właśnie, ale to nie jest tak, że młodzi ludzie za szybko się poddają, że tak naprawdę nawet nie spróbują znaleźć tej swojej szansy w kraju, bo już w trakcie studiów, czy nawet w trakcie tam gdzieś szkoły zawodowej podejmują decyzję, że kończymy edukację, nawet nie szukamy tej pracy, tutaj od razu jedziemy do Londynu. To jest bardzo trudny temat, który pan teraz poruszył i faktycznie tak jest. Największym problemem jest to, że jest chyba jakiś problem na poziomie dorosła już w tych wcześniejszych etapach. Czytałem ostatnio naprawdę zatrważający raport, że mnóstwo młodych ludzi, którzy wybierają technika, którzy wybierają jakieś licea o określonym profilu, po jakimś czasie to jest dosłownie przestrzeń kilku miesięcy, są absolutnie rozczarowani tym podjętą decyzją, bo gdzieś zabrakło odpowiedniego dorosła już na poziomie gimnazjalnym. Nad tym też trzeba byłoby podjąć jakieś stosowne kroki. To też jest jakaś przestrzeń do zagospodarowania. Może to będzie miejsce dla nas tak naprawdę. Gdzie tak naprawdę absolwenci na walizkach nie będzie dotyczyć na chwilę obecną tylko powiedzmy studiów wyższych, ale już tych niższych poziomów, prawda? No bo myślę, że młodzi ludzie mają problem z taką cierpliwością, bo patrzą na pieniądze i od razu po studiach chcieliby zarabiać, nie wiem, 3 średnie krajowe, tak? A to tak nie jest, że zaczynamy od jakiegoś niskiego pułapu, ta pensja nam gdzieś tam rośnie z czasem, kiedy nabywamy doświadczenia, nasza wartość na rynku pracy jest coraz wyższa. Jakaś... My zamiast, że tak tam zaczynać od podstaw, to wiejemy do tego Londynu. Wie pan, to jest chyba też taki problem, nie wiem, czy to kulturowy, czy wychowania, bo bardzo dużo młodych osób mówi, że tak naprawdę ich kompetencje, umiejętności, to jaką wykształcenie w ogóle nie ma znaczenia na rynku pracy. Słyszę takie zatrważające opinie, że wystarczy to, że rodzice mają jakieś układy, że mają po prostu odpowiednie środki, żeby ich zabezpieczyć, albo
przepraszam za kogokwiek, że po prostu są w stanie posmarować. Proszę was, ale to jest autentyczna wypowiedź, którą słyszałem. No, dla mnie szokująca. Natomiast wie pan, to też jest kwestia takiego chyba wychowania, że w jakiś sposób nie chcę oczywiście wszystkiego zwalać na rodziców, broń Boże, żeby sytuacja była jasna. Ale jest taka sytuacja, że bardzo dużo dzieci właśnie dostaje wszystko na już, na pstryk, wie pan, nie wiem, nowa konsola, nowy telefon i tak dalej. Wie pan, no ja osobiście pochodzę z takiej rodziny, gdzie no, nie przelewało się i powiem to szczerze, wie pan, trzeba było czasami po prostu gdzieś poodkładać te pieniądze, nie wiem, na jakąś nową rzecz, nie wiem, chciał się przed nim nową mikrowieżę, albo wie pan, wspólna inwestycja, po prostu komputer, po prostu dzieci, wie pan, nie było tego na zasadzie takiej, że po prostu mamo chce i już jest, prawda, jak za pomocą zaczarowanej różdżki, prawda, czy coś takiego. I chyba tu jest taki problem, wie pan, że w ogóle też ten konsumpcjonizm, który nas otacza, uczy nas, że wszystko możemy mieć na już, wie pan, po prostu przychodzi pan i kupuje, chce pan to, takie stanowisko, taka pensja, biurowiec na tym piętrze z widokiem na to i na to, prawda? I wie pan, i taki człowiek wychowany w takiej bańce nagle spotyka się ze ścianą i po prostu ta frustracja w nim rośnie. On nie wie, co ma ze sobą tak naprawdę zrobić i po prostu to jest jakaś forma ucieczki. Ja tak to postrzegam. No mi rodzice też nigdzie nie załatwiali pracy, a kilka razy zmieniają. Nawet w drugiej kawie. Jestem, proszę pana, pełen podziwu. Naprawdę, że to jest pewna forma odpowiedzialności, której chyba zaczyna brakować. Rodzice wszystko załatwiają za swoje pociechy. Nie mówię, że wszyscy i nie mówię, że to jest pełen taki wymiar, prawda? Żeby była jasność. Natomiast mówię, jest bardzo dużo, jest taki poziom po prostu jakby takiej szklanej bańki, że wszystko rodzice po prostu biorą na siebie na klatę, tak mówiąc kolokwialnie, i dziecko po prostu w ogóle nie ma możliwości odczuć konsekwencji tego, prawda? Nie uczy się odpowiedzialności. Zostawmy to pod rozwagę wszystkim rodzicom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Klimczak był gościem w drugiej kawie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.